Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska wam i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Witajcie, kochani, na tej wieczornej adwentowej Eucharystii. Mądrość Kościoła poleca, byśmy w czasie trwania rekolekcji w sposób szczególny zanieśli modlitwę za naszych bliskich, chorych, którzy się źle mają na duszy czy na ciele, jak również i sami doświadczyli tej bliskości Boga jako lekarza, tego, który uzdrawia, leczy różnorakich naszych dolegliwości, słabości naszego ciała, psychiki czy ducha. Stąd też ta dzisiejsza wieczorna liturgia mszy świętej jest połączona z sakramentem namaszczenia chorych, tych, którzy chcą przyjąć ten sakrament, by wzmocnić się na ciele czy na duszy. Modlimy się dzisiaj w czasie tej mszy świętej, Panu Bogu polecamy świętej pamięci Pawła Kuraś, a jednocześnie chcemy podziękować właśnie dziś Bogu za dar tej przekazanej wiary, podziękować naszym bliskim, naszym rodzicom, naszym przodkom, bo usłyszymy w Ewangelii, jak doszło do narodzin Jezusa Chrystusa, cała genealogia przyjścia na świat Zbawiciela świata. Za nasze grzechy, za nasze słabości na początku tej ofiary eucharystycznej szczerym sercem Pana przeprosił. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary. Tak, moi drodzy, dzisiaj dowiedzieliśmy się trochę pewnie nowych imion izraelskich przez ten fakt, że słyszymy Ewangelię ukazującą nam genealogię Jezusa Chrystusa. Dlatego w tym kontekście dzisiejszej Ewangelii zechciejmy też i spojrzeć na nasze życie, na życie naszych przodków i na ten wielki skarb wiary, jaki otrzymaliśmy w naszych rodzinach poprzez dziedzictwo pokoleń, dziedzictwo tożsamości naszych rodzin. Jesteśmy dziś tu w Kościele dzięki wierze naszych przodków, a doskonale wiemy, że w naszych rodzinach, wśród naszych przodków nie było zawsze idealnie i pięknie. Tak jakbyśmy chcieli szczegółowo rozpatrzyć dzisiaj tę genealogię Jezusa Chrystusa, to kiedyś na jakichś rekolekcjach też szczegółowo rozpatrywaliśmy, widzieliśmy, jak w tej genealogii rodziny Jezusa Chrystusa, ile było słabości, ile było grzechu, ile było odstępstwa od Boga, jakie były konflikty, ile było niepowodzenia, ile było trudnych sytuacji. Tak jak to jest, powiemy dzisiaj, w mojej rodzinie, w naszych rodzinach, z których się wywodzimy, nie jest tak idealnie, ślicznie i pięknie, jakbyśmy chcieli, bo wielokrotnie się zmagamy z różnymi trudnościami w realizacji swojego życia, tymi trudnościami zachwianych relacji często. Ale Kościół nam dziś
Proponuję, by uwagę naszą skoncentrować na Jezusie Chrystusie, na którego wciąż czekamy, oczekujemy Jego przyjścia, Jego kolejnego, jak gdyby, narodzenia w kończącym się 2019 roku, ale chcemy się dziś umocnić tym, który nas zaprosił do tego Kościoła, szczególnie dwa razy w roku, do tego Kościoła, który jest dla nas taką boską kliniką. Taką boską kliniką. Ufnij oczywiście pomoc Jezusa Miłosiernego. I tymi słowami sam Jezus, boski lekarz, określa jeden z ważniejszych wymiarów swojej działalności na świecie. Ten boski właśnie lekarz. Któż z nas nie przeżywa i przechodzi różnych chorób, słabości? Któż z nas nie przeżywa jakichś trudnych sytuacji ze swoimi bliskimi? Przecież każdy czegoś doświadcza. Dlatego modlimy się dziś słowami podczas tych rekolekcji, które noszą tytuł Otwórzmy drzwi Chrystusowi. Modlimy się słowami: okaż swą miłość, okaż swoją łaskę chorym sługom Panie. Okaż swoją łaskę chorym sługom Panie. Papież Paweł VI do zgromadzonych chorych ludzi w Kościele powiedział: o wy umiłowane skarby Kościoła, które nosicie codziennie krzyż cierpienia, choroby, bólu, różnorakich, trudnych sytuacji życiowych. Trzeba zauważyć, że większa część działalności Jezusa Chrystusa polegała na niesieniu pomocy ludziom cierpiącym i chorym. I najczęściej tego od Jezusa my ludzie potrzebujemy. W chwilach trudności, w chwilach, jak dowiadujemy się o jakiejś chorobie nieuleczalnej, o jakichś konfliktach, o czym, co nas boli, czym jesteśmy przerażeni, biegniemy do Boga. Znam takich ludzi, kochani, w różnych zakątkach świata, którzy dopiero nawrócili się, czy zaczęli szukać Boga, kiedy dosięgła ich choroba jakaś nieuleczalna, kiedy otrzymali wyniki jakichś badań, że coś poważnego się z nimi dzieje. Wtedy zaczęli szukać drogi do Kościoła, drogi do Boga, prosząc, błagając, jak małe dzieci, o łaskę uzdrowienia, kiedy przeżywa się różne dolegliwości psychiczne czy cielesne, człowiek szuka umocnienia i jedynego właściwie ratunku, kiedy medycyna jak gdyby jest zawodna i nic w tym kierunku nam nie może pomóc. Człowiek szuka tego wsparcia i nadziei w Bogu. Nikt z nas nie jest wolny od takich stanów, niezależnie od tego, ile ma lat, jaki jest jego status społeczny, jaki ma zawód. Wszyscy potrzebujemy spotkania z uzdrawiającym, pomagającym Jezusem Miłosierdzia. To ciekawe, że ta iskra Bożego Miłosierdzia właśnie wypłynęła, jak gdyby wyleciała na cały świat z naszej ojczyzny. I ten obraz Jezusa Miłosiernego, który tutaj macie, w swoim kościele, w swoim domu, on staje się, czyli stał się nawet obrazem, który dominuje w większości świątyń kościołów katolickich na całym świecie. Co ciekawe, bo tak rocznie gdzieś w ciągu roku modlę się z rodakami w około 150 kościołach na całym świecie, odprawiam mszę świętą, modląc się, czy głosząc rekolekcje, czy misje,
Często spotykam w różnych kościołach świata właśnie Jezusa Miłosiernego obraz, nawet z polskim podpisem. Jezu, ufam Tobie. Bracia i siostry, przyjrzyjmy się dzisiaj działaniu Jezusa w stosunku do ludzi chorych, przeżywających swoiste cierpienia, stresy, czy słabości ciała, czy zniechęcenia. Jak wyglądały te spotkania z Jezusem? Trzeba to widzieć, aby każdy z nas, bądź to jako człowiek cierpiący, chory, przeżywający jakąś dolegliwość ciała czy duszy, bądź jako człowiek, jako osoba może młoda, bo widzę, że większość z was dziś młodzi, ale borykacie się z jakimś cierpieniem w swoich rodzinach, czy to już ze starszymi rodzicami, czy z bliskimi, czy uczestniczycie w cierpieniu innych, opiekując się osobami chorymi. Każdy z nas mógł, czy chciał współdziałać z Jezusem, lekarzem, który uzdrawia i umacnia, z tym boskim lekarzem. I w tym uzdrawiającym działaniu Jezusa jest kilka etapów. To warto w życiu wiedzieć, jeśli jeszcze nie przyszły, to przyjdą takie chwile cierpienia, zmagania się ze słabością, z bólem, z krzyżem. Najpierw Jezus przychodzi tam, gdzie jest człowiek cierpiący. Jezus opuszcza okolice Tyru i przez Sydon przychodzi nad Jezioro Galilejskie. I ewangelista z takich scen szkicuje dość precyzyjnie trasę, jaką Jezus przebywa, aby znaleźć się w tym miejscu, gdzie będzie potrzebny. Gdzie będzie potrzebny jako lekarz, jako uzdrawiający. Jest to bardzo interesująca trasa. Święty Marek zaznaczy, że Jezus podąża do Galilei, czyli na teren pogański. Oni nie wierzyli w Boga, tylko oddawali cześć idolom, jakimś bożkom. Pan Jezus przychodzi właśnie do tego świata złożonego w całym bogactwie zarówno z ludzi narodu wybranego, głęboko wierzącego Boga, który ma moc uzdrawiania, a nawet wskrzeszania umarłych, ale również przychodzi do ludzi całkowicie zagubionych, pogrążonych w pogaństwie. Przychodzi do tych, którzy się źle mają, powiemy, na ciele i na duszy. I dlatego święty Łukasz, ewangelista, który z profesji był lekarzem, opisuje te wydarzenia w swojej Ewangelii i jest zafascynowany jako medyk. Jak to się dzieje, że on jako lekarz nie potrafi pomóc wielu chorym, a tutaj Jezus, ten boski lekarz, poprzez dotknięcie, poprzez modlitwę, poprzez dotyk, potrafi uleczyć, wskrzeszać, potrafi tak dużo, a on nie. Jezus w czasie swej ziemskiej działalności przychodzi tam, gdzie byli ludzie cierpiący, gdzie byli ludzie zniewoleni, wręcz uciśnieni cierpieniem. I nigdy nie przychodzi z pustymi rękoma. Duch Pański nade mną przychodzi właśnie z łaską Pana, którą jest Duch Święty. Dlatego tutaj, kochani, dziś w tym naszym wieczerniku, w tym środowisku, można by powiedzieć, i wieloetnicznym, gdzie nie tylko my jako Polacy gromadzimy się, ale i polskiego pochodzenia, i z innych może i kultur, i też i Amerykanie, przychodzimy do naszego wieczernika, by Bogu dziś właśnie powiedzieć o tym wszystkim, co nas boli, co nas niepokoi, o tym, co przeżywa moje serce, czym się niepokoję, i prosić Boga właśnie dziś o to uzdrowienie, o wzmocnienie naszego zdrowia, o wzmocnienie naszego zdrowia.
Tak, Jezus miłosierny przychodzi do takiej właśnie wspólnoty polonijnej, powalonej przez różne zmartwienia, cierpienia, ale do wspólnoty, która jest otwarta na innych. Dlatego drugi wymiar tej uzdrowicielskiej działalności Jezusa dostrzegamy w Ewangelii, na przykład świętego Łukasza. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. Chorzy są praktycznie pierwszymi ludźmi w Ewangelii, którzy odkrywają Chrystusa jako Mesjasza. To tak jak i w życiu naszych może bliskich czy nas samych. Często Chrystusa dopiero wtedy odnajdujemy, kiedy przychodzi jakaś tragedia, jakaś choroba, jakiś ból. Szukamy drogi do Niego. To właśnie z ich ust płynie owo wyznanie: Synu Dawida, ulituj się nad nami. Ten niewidomy z Jerycha, gdy usłyszał, że tłum nadciąga tamtędy, zaczyna wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Inni go uciszają, mówiąc: przestań tragizować. Ale on nie patrzy na innych, tylko woła z tej rozpaczy: Panie, ulituj się nade mną. Ile takiego wołania my już w życiu zanosiliśmy do Boga, albo może w naszym imieniu, jeszcze jako małe dzieci, nasi rodzice, kochający ojciec, kochająca matka, widząc zagrożenie naszego życia, wołali do Boga właśnie tymi słowami, czy też podobnymi słowami: ulituj się nad moim dzieckiem. Panie, ratuj! Panie, ratuj! Za tym wielkim wołaniem człowieka skierowanym do Jezusa następuje działanie. Człowiek ów podąża na miejsce, gdzie jest Jezus. Człowiek podąża na to miejsce, gdzie jest Jezus. Czyli człowiek podąża do Kościoła. Dopiero cierpienie jak gdyby otwiera dla wielu ludzi drogę do Boga i do Kościoła. Ktoś mi kiedyś powiedział, że mieszka tak blisko, 20 metrów od kościoła, i słyszy dzwony kościoła w niedzielę, i przez wiele lat do tego kościoła, gdyby za ścianą swojego domu nie zachodził, machnął na wszystko ręką. Dopiero jak przyszła tragedia, jak zachorowało 2-letnie jego dziecko i widział, że jest bezradny, widział, że lekarz, który leczy, jest bezradny, rozciąga, wyciąga ręce, mówi: wszystko w rękach Boga, już nic więcej nie potrafimy. Wtedy tak blisko mieszkając kościoła, odnalazł drogę do kościoła, po drugiej stronie ulicy. Kochani, za tym wielkim wołaniem człowieka skierowanym do Jezusa następuje działanie. Człowiek ów podąża na miejsce, gdzie jest Jezus. A czyż my dziś nie podążamy na miejsce, gdzie jest Jezus? Kiedy do nas po imieniu mówi, kiedy chce nas uleczyć, uzdrowić, tylko chodzi o to, byśmy otworzyli drzwi naszych serc. Tak jak w tym naszym wołaniu rekolekcyjnym w tegorocznym Adwencie. Podążanie człowieka chorego na spotkanie z Jezusem miłosiernym jest ogromnie ważne. Nie mógł on o własnych siłach, bo inni pomagają mu pokonać tę odległość i na różne przeszkody, aby znaleźć się przed Jezusem. I ten niewidomy posługuje się mocnym głosem. Paralityk nie może o własnych siłach, to inni znajomi przynoszą go na deskach i przez otwór w dachu spuszczają tego chorego przed Jezusa. Ażeby zadziałał, ażeby okazał boską moc. A chora kobieta, 12 lat, na kwotę, z ufnością tak po cichu chce dostać się do Jezusa. I mówi sobie w sercu: bylebym się dotknęła frędzli Jego płaszcza, a będę zdrowa. Kochani, ten
ruch w kierunku Jezusa, wyjście z sytuacji, wydawać by się mogło bez nadziei, w stanie opuszczenia, załamania, jest ogromnie ważny. Ten ruch w kierunku Boga, wołanie ludzi cierpiących, jest po prostu wyrazem ich głębokiej wiary. Wiary w Jezusa miłosiernego. Jezus tej wiary i nadziei nie zawodzi. I odpowiada niewidomemu: przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Wiara w Jezusa to ważne przesłanie również dla nas. Dlatego dziś, w czasie tych rekolekcji adwentowych, chcemy Bogu dziękować za ten skarb wiary, który przekazali nam nasi przodkowie. Na tej wierze możemy budować codzienne nasze życie, możemy pokonywać wiele trudności, zmagań, wiele cierpienia. Ma się ona wyrażać w naszym wołaniu, w tej żarliwej modlitwie i w naszym działaniu, w tym pokonywaniu wszelkich przeszkód i trudności, tych nawet zewnętrznych, na drodze do spotkania, czy na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Niech więc ten obraz Jezusa miłosiernego, tego Jezusa, który żyje i działa, który przychodzi do człowieka, ale działa i przychodzi tam, gdzie jest oczekiwany. Tam, gdzie ludzie niczego od Jezusa nie oczekują, nie ma w nich wiary w Jego miłość miłosierną, nic się tam też nie dzieje. Jezus, kochani, spójrzmy, jest w postawie dynamicznej. Z pewnością wielu kaznodziejów już z tego miejsca wam o tym mówiło. Ten Jezus miłosierny jest w drodze. Idzie do przodu, idzie w kierunku moich bliskich, w kierunku chorych. Nie stoi w miejscu, nie czeka, tylko idzie naprzeciw. Boże Narodzenie, właśnie to uroczystość, to święta wychodzenia Boga w kierunku człowieka. Bóg jest zawsze dynamiczny, zawsze szuka człowieka. Pozwólmy otworzyć swoje serce na Jego działanie, na Jego przychodzenie. I ważnym etapem w procesie doświadczenia tej uzdrowicielskiej mocy Jezusa, wyraźnie ukazanym w Ewangelii, jest to osobowe spotkanie odbywające się w określonym miejscu i w określonych okolicznościach. Jezus wziął chorego na bok, osobno od tłumu. Podobnie uczynił w domu, gdzie umarła dziewczynka. Odsunął tłum. Tłum kierowany często ciekawością, jakąś sensacją. I tylko dopuszcza rodziców dziecka, którzy głęboko wierzą i podejmuje działanie. Jezus uzdrawia w środowisku wierzących, wśród uczniów. Jezus i dziś, kochani, uzdrawia i z pewnością wielu uzdrowi w tej klinice Bożej, której się dziś znajdujemy, czy dziś tak możemy nazwać ten nasz dom Boga, ten nasz Kościół. Jeszcze jeden ważny etap w tym jezusowym sposobie uzdrawiania. Jest jeszcze bardzo ważny jeden moment. Jezus spojrzał w niebo i zawołał: Efata, to znaczy otwórz się. Spojrzenie w niebo oznacza modlitwę. A więc Jezus zwraca się do nieba, czyli do Boga Ojca, i to zwraca się w imieniu człowieka chorego. Jezus miłosierny swoim wielkim głosem woła do Ojca. Współcześnie obserwuje się jakże niepokojące zjawisko. Wielu chrześcijan przestało się modlić o uzdrowienie, o wsparcie w cierpieniu. Z chwilą, kiedy dowiadują się, że ktoś bliski jest nieuleczalnie chory, ograniczają się do troski o środki znieczulające, o najnowsze lekarstwa, a zapominają niemal całkowicie o modlitwie o uzdrowienie. W wielu parafiach świata wprowadzona jest ta modlitwa, czy msza święta, nieraz raz w miesiącu, o to uzdrowienie. To jest
jeżeli ktoś nie prosi Boga o ten dar, to przejawia się jakieś pogańskie myślenie i brak wiary w Chrystusa, który przychodzi do cierpiącego ze swoim wołaniem do Boga Ojca. Dlatego modlitwa ta ma większy owoc niż uzdrowienie. Ona przenosi cierpienie człowieka przed Boga i wpisuje to cierpienie w Boże miłosierdzie, w Bożą miłość. W ten sposób choroba pełna bólu zostaje zaniesiona przed Boży tron. Pan Jezus, moi drodzy, Pan Jezus nie podnosi nas tylko po to, aby przywrócić nam zdrowie ciała, ewentualnie przedłożyć nam to życie doczesne. Pan Jezus chce, byśmy na nowo uwierzyli w to, że On jest, że On działa. Dlatego niech to dzisiejsze doświadczenie dla tych, którzy chcą sakramentu namaszczenia chorych, będzie jednocześnie wyrazem prośby o łaskę uzdrowienia, uleczenia. Doznają ją ci, którzy z głęboką wiarą podejdą do tego sakramentu. Ten sakrament jest ważny, jeżeli go przyjmiemy, kochani, z wiarą. Nie jako ciekawostka, nie jako sensacja, ale z wiarą podejdziemy, by otrzymać tę łaskę Bożego namaszczenia. Namaszczenia nas, ludzi chorych, źle się mających, w różnych sytuacjach życiowych. Dlatego tego wam i sobie dzisiaj, kochani, życzę w tej Bożej klinice, w której się właśnie znajdujemy. Boże, Ty nas nasyciłeś Twoimi darami. Spełnij nasze pragnienia i zapal nas ogniem Ducha Świętego,
abyśmy zajaśnieli jak żywe światła przed nadchodzącym Chrystusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Usiądźmy, kochani, jeszcze na 3 minuty. Pragnę bardzo serdecznie zaprosić na dzień jutrzejszy, na nasze zakończenie tego otwierania drzwi Chrystusowi, czy to na poranne roraty, raz może w roku, właśnie w tym roku, może jutro się zmobilizujemy na tą 6 rano. To jest bardzo trudne i ciężkie. Ja wiem, że niektórzy pokonują nawet 1,5 godziny czasu, ażeby dotrzeć do tego kościoła, ażeby dotrzeć tutaj na spotkanie z Bogiem. Komuś się uda, czy akurat nie ma zajęć pracy, to zapraszam, jeśli nie, to wieczorem, tak jak dziś, na tę wspaniałą godzinę ciszy i modlitwy, za ten nasz dialog wewnętrzny z tym Chrystusem, który nas zaprasza. I taka jeszcze osobista, kochani, refleksja, już miałem to w homilii powiedzieć wcześniej, ale jakoś mnie przyblokowało, ale pragnę teraz się podzielić z wami na zakończenie tej dzisiejszej szczególnej mszy świętej połączonej z udzieleniem sakramentu namaszczenia ludziom chorym, ludziom, którzy pragną Bożej łaski, Bożego wsparcia, Bożej pomocy. Jak byłem ponad 30 kilka lat temu w seminarium zagranicznym w Poznaniu, tam się kształcimy, przygotowując do duszpasterskiej pracy polonijnej, mając wtedy 24 lata, mój 25 lat, tak. Mój młodszy brat miał 23 lata, 2 lata młodszy. Był wówczas słynnym sportowcem. Pracował, ale jak to było za czasów jeszcze komuny, można było w tym czasie uprawiać sport, a więc bardziej zakład pracy kładł nacisk na sport, na inwestycje w niego. Był mistrzem Polski w pływaniu. Tyle się zapowiadało wspaniałego. I cóż, miał właściwie wszystko zdobył. Wszystko mógł kupić za pieniądze, które tutaj wtedy miał i otrzymywał. Za i nagrody i wygrane przeróżne igrzyska, nie, ale zawody pływackie. Też kupił sobie motocykl, tą słynną tak zwaną NZ-kę, i tym samochodem, tym motocyklem wydawało mu się, że wszystko zdobędzie. Wszystkie drogi, wszystkie budujące się jeszcze autostrady. I będąc kiedyś z dyskoteki w nocy na zakręcie w jednej z wiosek koło Szczecina, przewrócił się, padł na betonowy słup, na pół się rozdał. To była już wtedy tragedia dla rodziców, zwłaszcza, którzy tak się modlili, tak wołali do Boga. Leżał w Stargardzie, tam w szpitalu zarażono go, bo później lekarz o tym powiedział, gronkowcem złocistym. Później na naszą własną odpowiedzialność za nasze środki finansowe dostarczyliśmy go do szpitala, do Poznania, tego kolejowego, słynnej Puszczy Nimka, w Puszczy Kówku. 5,5 roku leżał w szpitalu. Złamana noga, 8 operacji, później inne choroby się przyczepiały do niego, bo to w postawie, dzięki jakiemuś sprzętowi z Niemiec, nogę uchronili. Na tych takich łączach leżał wyciągnięty, na wyciągu. Wydawało się, że już wtedy wszystko już zmarnowane. Mama, pamiętam, jeździła zupą 2 razy w tygodniu ze Szczecina do Poznania, żeby go podtrzymywać na duchu. Tam w szpitalu się zakochał, odkochał. Na tym wyciągu uratowano mu nogę. Dopiero później, po tylu latach, kiedy przez związek małżeński stwierdził, że to mu było potrzebne, ta tragedia dla niego, dla całej rodziny, do dziś jest inwalidą, ma krótszą nogę, ale ma swoją, a żeby mógł powrócić do Pana Boga. Czyli nieraz widzimy w różnych krytycznych sytuacjach życiowych, że Bóg jak gdyby dopuszcza takie sytuacje, byśmy
odnaleźli go na nowo, byśmy go szukali, kochani, na nowo. Dlatego nie załamujmy rąk, kiedy przychodzą naprawdę bardzo trudne sytuacje życiowe, czy mogą przyjść w nasze rodziny, w nasze małżeństwa. Wołanie do Boga zawsze jest potrzebne. Bóg wychodzi naprzeciw, ale pragnie, by człowiek go odnalazł. Dlatego to otwieranie drzwi Chrystusowi jakże ważne. Dziękuję wam szczególnie za tę dzisiejszą wieczorną tutaj Eucharystię w tej Bożej Klinice, kiedy to wielu z was na nowo poczuło tę uzdrawiającą moc Chrystusa, boskiego lekarza. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, też uroczyste, trzykrotnie wypowiemy amen. Pan z wami. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, niech będzie przy Tobie, aby Cię bronić. Amen. Niech idzie przed Tobą, aby Cię prowadzić, niech będzie za Tobą, aby Cię strzec. Amen. Niech łaskawie wejrzy na Ciebie, zachowuje Cię i błogosławi. Amen. Wszystkich tutaj obecnych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Podobnie będą dzieci. Zaśpiewajmy pieśń numer 33. Thank you.